No, kochani, mamy 14:44. No, dałem kotkom kości, a właściwie pan Władek dał. No, tutaj dałem Feliksa, Lolek przyszedł i Majka. Tutaj Chińczyk je. Nie? Tutaj Niunia, Majeczka. Wiatr dmucha, dzwonki dzwonią na całego, ładnie, kręcą się. Traker był weterynarza. O, proszę, już na drzewa skacze. Jak się poczuł dobrze po zastrzyku. W poniedziałek traker i Baribal jadą znowu do lekarza na drugą turę, tak że myślę, że będą najmniej 3-4, a najwięcej to 4-5 tur. No i każda będzie mnie kosztować po 100 zł. I zobaczcie, tu nasze kicie. O, dzikusek przyszedł. Kicia, kicia, dzikusek. Jedzą kotki. Tutaj chyba, co to jest? Chyba pieszczo. Pieszczo? Nie, bo Baribal ten poznał po sieczki, ma inną, nierzwioną. A, klakierek, Majeczka. A to jest? Co to jest? Ty jesteś? Gacuś jesteś. Gacuś. Niunia idzie. Tutaj Romeo. Romeo, kicia. A tutaj siedzi Baribalek. Baribalek. Nie ma apetytu. Byłeś u pana doktora. Pan doktor mówi, że dał wam wzmocnioną taką serię zastrzyków, tak, kiciulku? Prawda? Dostałeś? Dostałeś, nie? No, Chińczyk. Romeo. A tutaj mamy, o, Julia przyleciała. Julka! Kicia! Julia! O, o. Tak, latają. Dostał zastrzyki i lata już. Dostał power. No. A tutaj gdzieś mamy tego naszego łobuza, co bije wszystkie kotki. Szramek, czemu bijesz wszystkie kotki, co? Biję wszystkie kotki, koczurki. Tylko na Basiorku się naciął, bo Basiorek się nie daje. A tam, który poleciał? To chyba Bolek poleciał. Dobrze. Zobaczcie, dzikusek je. Nie ucieka tak jak kiedyś. O, Romeo do beczki wszedł. Zobaczcie. Romeo do beczki wszedł. Haha. Latają kotki. O. A klakier jak lata. O, dostał zastrzyk. Jakby mu ktoś, kurczę, śrubę przykręcił. O. Zobaczcie, jak lata. Ha. Widzicie? Jak lata. O, Majeczka! Gdzie idziesz, kiciulka?
Kicia. O. Już. Już chciał gonić, tylko że to kotka była. I nie pogonił. No łobuz niesamowity sobie. O. Junia leci. Junia, kicia. Junia, kicia. A który mi tu po nogawce się wspina? Kto mi się tu po nogawce wspina? Ha, Chińczyk. Chińczyk. Kiciolek. No. A. Ten jak się rozochocił teraz po zastrzykach. Jak lata. Co ty taki teraz szybki się zrobiłeś, co? A rano prawie umierałeś. O. Zobacz, jakie nogi ma. O, widzisz, chyba rozwolnienie nawet miał. O, kubka koło tyłka mokre. Ma nogi też o kupą. Chyba na rzadko. No. No dostał zastrzyki, to wyjdzie z tego. No dobra. No i kochani, przechodzimy do rzeczy najsmutniejszej dzisiaj. Dzisiaj dwa kotki odeszły za tęczowy most. Znaczy odeszły wcześniej, a dzisiaj zostały pochowane. I tak. Tutaj urwisek. Urwisku, żegnamy cię. Byłeś i będziesz zawsze z nami. Ja nie mogę więcej powiedzieć, bo zaczyna mi się głos łamać. A tutaj... A tutaj nasza basieńka. Ta nie basieńka, babcia. Babcia, która nigdy nie chciała w bocianówce tutaj. Tylko gdzieś zawsze spała. Pod drzewem, w krzakach, w karmiku dla ptaków. I dopiero na koniec odeszła w domku styropianowym pod Tują koło oddziału. Tam, gdzie postawiłem, żeby zawsze chodziła, żeby się chowała. Widocznie tak musiało być. Zobaczcie, kotki latają teraz. Przyszedłem, to kotki powychodziły. Latają wszystkie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tam dziewięć. No i Romeo, dziesięć. Szramek, jedenaście. Szramek, jedenaście. 12. Dzikusek. Kusy. 13. Kusy 13. O, 13. Teraz Bolek tam poleciał. To był 14. O. O, widzicie? Kotek po jednej wizycie u doktora Romańczukiewicza. Kto mi się to znowu? O. Chińczyk. Czyli naliczyłem 14 kotków. 14. Znaczy, jak by nie było, tam jeszcze gdzieś 1-2 są, czyli te 15-16 kotków tutaj jest, kochani.
Smutny dzień. Sobota. Smutny. Romeo! Romeo! Kiciulek! Romeo w beczce jest. Kochani. Słuchajcie, białas też tu był. Tam poleciał. Ten za parkanu. Czyjś kot. A Romeo. A Romeo się prowadził do tej beczki. O, widzisz? Pod nogi mi podeszły. Romeo! O, widzicie? Romeo, kiciulku! Tu jestem! Romeo! Tu jestem! Tu kicia jestem! Kiciulku! No! Joniuś, chodź! Chodź, 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 chodź. Chodź. Raz. On sobie tamtą beczkę upatrzył na samej górze. Jemu tam najbardziej pasuje. Co, Romeo? Co widzisz? Co widzisz? Co czujesz, Romeo? Czujesz coś? Romeo, co czujesz? Co widzisz? A. Chodź, jak chodzą. Chodzą za mną. Kotki. Julcia. Chińczyk chodzi. Niunia chodzi. Niunia też jest. Nie, niunieczka. Kicia. Boże, potrzebują, żeby ktoś je pogłaskał. Pogłaskał, dał jeść. Przytulił. Nie, o, Julcia. Niunieczka. Majeczka jest. O, nasza Majeczka. Tutaj mamy jakieś kotki były. Dwa czarne jakieś. Gdzie one się schowały? O, Gacuś. Co Gacuś tak piłkasz? Gaculek. O, i tu jest. A to który jest? Mamuśka chyba. Mamuśka, kicia. O, będzie kubkę robić. Nie będę jej przeszkadzał. No zobaczcie, znowu dziki były. Poryły. Poryły dziki, ale to już jest stare. Ryk jest sprzed chyba półtora albo dwóch miesięcy. No przychodzą dziki. No i tak nasza butanóweczka się prezentuje. Zobaczcie, białas. Mówiłem? To już 15 jest. Jaki ładny. Jaki ładny. Może to Albinki i ojciec. Ciekawe, czy zaatakuje Romeo. Zaatakuje chyba. Romeo jest lakier. A tutaj szramek. Szramek łobuz. A tutaj ja jestem, kochani panie.
to sumy jesteś. To jest ostrość, nie możesz łapać. A, chciałem złapać trzebiatów. A coś tutaj ostrość ucieka. Kochani, jeszcze tylko zobaczymy, jaka temperatura. W tej chwili w nocy było minus 3. A teraz mamy 4,7. A było minus 3. 8 stopni była niższa temperatura. Pan Zygmunt był grabarzem, wykopał. Zmówiłem formułkę. Posypałem piasku z prochu, powstaniesz, proch się obrócisz.